Cześć, witam Was, Sebastian, bkeeper.pl. Jak widzicie, po szybie deszczyk sobie pada, także próbuję dokończyć już jakieś ostatnie prace na plasiece i będzie koniec. Jeszcze zostaje tylko jeden w jakiś cieplejszy dzień zabieg przeciwko warozie i będzie finito. Koniec starczy. Jedzenia jest wystarczająco. Poukładane jest morze, jeszcze kilka uli mi tam zostało do przestawienia, ale jest generalnie bardzo, bardzo dobrze. Ale już od kilku dni tak próbuję siąść do tego filmiku i nagrać filmik o osach. A jeszcze dzisiaj przy okazji rozlewania syropów, ostatnich już syropów tutaj pod wiatą, w momencie kiedy były i słoiki, ja to troszkę gdzieś tam nakapałem, pszczoły nie przylatywały, a osy, os było naprawdę sporo, dawały mi trochę się we znaki, ale przeglądałem też ule i te osy latające, czy może inaczej, czy osy są w stanie zniszczyć rodzinę pszczelom? Dobrą rodzinę pszczelom. Nie chodzi mi o to, że jakiegoś chuderlaczka, który tam jest, o Jezus, walczy o przetrwanie, 2-3 ramki pszczoły, nie są w stanie się bronić na wylotkach. I czy osy, czy pszczoły są w stanie wtargnąć do ich ula i wyrabować? Nie. Takie w momencie, kiedy mamy dobrą rodzinę pszczelom, no taką na kilkunastu ramkach, taka, która jest pewna, że idzie do zimowli. Czy taką rodzinę osy są w stanie wyrabować? I moje wnioski są takie, że nie ma takiej możliwości. Owszem, szerszenie, działają stadnie, działają w kilka sztuk naraz, wyłapują pszczoły, lecą do swojego gniazda, dostarczają pokarm, wracają i tak kursują i jest ich kilkanaście, działają w bardzo zorganizowanych grupach przestępczych. Ale jak jest... Szczedrzyk też jest coś takiego podobnego do osy, które po prostu potrafi złapać pszczołę w locie, żądełkiem sparaliżować ją, no i bierze sobie do gniazda, żeby tam się podzielić ze swoimi dziećmi. Ale typowe osy, te osy, których jest tutaj najwięcej, których gniazd jest naprawdę sporo tutaj u mnie dookoła, no bo te osy krążą. Nigdy nie spotkałem w ulu, owszem, jakieś pojedyncze, gdzieś tam boczkiem wchodziła, gdzieś tam próbuje jakiś pokarm wziąć, ale nie spotkałem, żeby atakowały w kilka sztuk, żeby kilkanaście os chciało wedrzeć się do ula, które niszczyłyby pszczoły, które czasami, to trzeba przyznać, że czasami widzę, że osa wchodzi do ula, gdzieś tam, oczywiście jak otworzę od góry i ona sobie gdzieś tam górą wpadnie, jak ja robię przegląd, gdzieś sobie chodzi po ramkę, gdzieś tam zaczyna pić sobie miód, czy nektar, czy syrop. No i wtedy pszczoły, jak ją zobaczą, no to wtedy dupkami próbują ją zażądlić. Ale to są tylko takie sporadyczne przypadki. Nie widziałem takich walk, żeby było w ten sposób, że nagle ileś tam os wpada do ula i niszczą nam pszczoły. Obawiam się, że osa jest ofiarą tego, że mamy słabą rodzinę, wykończyła nam już bardzo mocno waroza, jest tam wrzesień, październik, trochę pszczół jeszcze na ramkach, my otwieramy ul, o Jezus, ile os tam jest, no bo tak, w takim przypadku jest ich tam całkiem sporo, ale to nie jest wina tego, że one wytłukły pszczoły, tylko to, że przyszły już na łatwe pożywionko, bo tam jest na jednej, dwóch, trzech ramkach jeszcze po trochę pszczoły, które są takie już wydygane, wystraszone. No a osa wtedy korzysta z tego, że wpada i sobie wyrabuje. I obawiam się, że chyba my jako pszczelarze trochę przeceniamy zdolności osy. Osy już wieńczą dzieło, już ostatnie rabunki, gdzieś jeszcze jak jakiś czerw jest, to też sobie jeszcze coś tam go wyskubię, jakieś małe larwy poderwie, podbierze. Ale nie, to jest niemożliwe, żeby osy, normalne rodziny pszczel, były w stanie wykończyć. A powodem robienia tego filmiku jest to, że bardzo, bardzo często na grupach pszczelarskich widzę, że pszczelarze bardzo koncentrują się na tych osach i bardzo je demonizują. Osy wykończyły mi rodzinkę, przez osy zabiły mi cały ul. Obawiam się, że to wychodzą błędy pszczelarza sprzed kilku tygodni. No naprawdę, w tym momencie na pasiece jest tutaj kilka rodzinek słabych. Te, które przywiozłem, naprawdę tam, myślałem, że nad czterema, ale tak nad sześcioma, siedmioma się zastanawiam z łączeniem. Czy to będzie? No zobaczymy. Ale nie widziałem tam, żeby coś się działo takiego bardzo złego.
przez osy. Osy tam nie wpadają jakimiś całymi stadami, że wiedzą, że jest słabsza rodzinka. Nawet powiem więcej, nawet nie widzę, żeby rabunki jakiekolwiek były ze strony pszczółek, bo pszczoły też są już teraz. Powiem wam, że we wrześniu, tak jak wam pokazywałem, wrzesień czy początek to był października? Nie, wrzesień, nawet we wrześniu jeszcze, no tam te dwie rodzinki, co wam pokazywałem, że no, ale to po prostu, one słabły w oczach, jakiś błąd mi się wdarł, czy stara matka, ja już pal licho, są już połączone te rodzinki, w trzy, z trzech zrobiłem jedną, więc... I tam tak, tam można było spotkać osy, ale to już w momencie jakby i pszczoły wiedziały, że tam jest bardzo źle. I osy wtedy też idą chyba za tłumem i ładują się też do tego ula, bo... I wtedy te pszczoły rabujące już ich nie atakują. Także moje zdanie jest takie, że osy są chyba... Osy są niewinne. Osy są potrzebne w ekosystemie, owszem, one są sprzątaczami takimi czasami jakichś martwych owadów. No, ale koncentrować się na tym, żeby zabezpieczać się przed osami, jakoś nie do końca mi się to wydaje. Ja stosowałem te takie jakieś butelki ucięte, odwrócony łebek, wieszałem na pasiece, no i łapałem bardzo dużo tych os. Po kilku dniach trzeba było wymieniać 1,5-litrową butelkę, bo tam się wlało jakiegoś piwa z soczkiem i tam one szły, tam jakiś szerszeń co jakiś czas gdzieś wpadł i się łapał, jakieś muchy gdzieś, jak tutaj wiadomo latają, to też się łapały. Ale zrezygnowałem z tego, no moim zdaniem chyba bez sensu jest zwalczać jeden gatunek, żeby drugi gatunek przetrwał, a nie widzę powiązań tego, żeby osa była w stanie mi moją, którąkolwiek zdrową rodzinkę wykończyć. No ale też możemy w tym przypadku powiedzieć o szerszeniach. I tutaj jest chyba taka ta inteligencja stadna taka, jest znacznie wyższa od osy, bo szerszenie są w stanie działać stadnie. Najpierw wiadomo, przychodzi zwiadowca, no i pszczoły, jeżeli widzą, że taki szerszeń wszedł do ula, to one próbują go zwalczyć, za wszelką cenę próbują go zwalczyć, ugotować go temperaturą, no bo pszczoła walczy z szerszeniem nie siłą, tylko ilością, a przede wszystkim temperaturą. Pszczoły wytwarzają w oku szerszenia taką temperaturę, że ugotują go. Pszczoła wytrzymuje kilka stopni wyższą temperaturę niż szerszeń, więc pszczoły jak swoimi teglitami zaczynają tam wachlować, obtoczą szerszenia, tak samo zdarza się, że w momencie zagrożenia jakiegokolwiek mogą ugotować swoją matkę pszczelą. I to może też wystąpić przy kwasach, jeżeli przegniemy z ilością. No, ale wracajmy do szerszeni. Tak więc jeżeli taki zwiadowca wróci do swojego gniazda i wróci z większą ekipą, no to wtedy już pszczoły, podejrzewam, mają problem. Ale ja też osobiście świadkiem nigdy takiego zjawiska nie byłem. Ponoć bardzo, bardzo groźne są te szerszenie amerykańskie. Wespa coś tam. Jaki szerszeń amerykański? Azjatycki. Azjatycki. Sztandera. Już nie pamiętam, jak one się tam nazywają. Już idą, są gdzieś w połowie Niemiec, idą w naszą stronę. Ponoć przybyły gdzieś tam chyba we Francji do portu. Też do końca to nie jest wiadome, bo no pewnie na jakimś statku. I tak z roku na rok się rozchodzą. No i tak potrafią swoje terytorium działania poszerzać nawet ponad 100 km w ciągu roku. Więc od kilkunastu ładnych lat już te szerszenie azjatyckie są w Europie. I chyba w Polsce jeszcze ich nie zaobserwowano, jeszcze nic o tym nie mówiono, żeby zaobserwowano, chociaż też nie jestem na 100% pewien. Ponoć różnią się tym, że mają takie jakieś żółte nóżki, ale no i takie dużo większe są. Ale też uważam, że takiego szerszenia, no pewnie to jest jakieś wtargnięcie na nowy ekosystem, czy jak to nazwać, do nowego środowiska i pewnie jakieś zawirowania przez to powstają w środowisku. Ale to też, no pewnie wyprą zwykłe szerszenie.
Także zobaczymy. No, ja jeszcze widziałem, że szerszenie kręcą się koło uli. Widziałem kilka razy na spodzie ula takiego zabalsamowanego, czyli pszczoły go obtoczyły, ugotowały i później go całego dosłownie wypropolisowały, więc tak samo raz czy dwa widziałem myszę jakąś, która chyba za wcześnie weszła do ula. No i pszczoły jeszcze były aktywne i też pewnie ją zażądliły i też taka zapropolisowana mumia była z myszy. Więc no, chyba bardziej się trzeba skoncentrować na myszach niż na osach. No także idę zaraz przeglądać dalej, zaraz zrobię jeszcze jeden filmik. Ale powiem Wam, że pogoda mnie zawiodła. Miało być 21-22 stopnie dzisiaj i fajnie było. Z samego rana ja się nie spieszyłem, no ale w momencie, jak już przyszedłem na pasiekę, jeden, drugi, trzeci ul zrobiłem, porozkładałem sobie już słoiki, ostatnie słoiki do uli. No i tak zacząłem iść ul za ulem, a tu coraz mocniej wieje, chmury przyszły, chmury zasłoniły słoneczko, no i teraz już naprawdę mocno wieje i naprawdę brzydka pogoda się zrobiła, ale widzę, że chyba teraz przestało padać, także idę, jeszcze coś spróbuję poogarniać, chociaż spadek temperatury duży, więc już tak za bardzo się nie podziała. Dobra, dzięki, trzymajcie się, cześć.